Dobra, to witam w rozwinięciu wpisu, jak powiedział Tapczan. Taki miał być żartą wyjść. No więc... Zobaczcie, moje żarty są zawsze takie żenujące, ale chciałem, żeby Emil jakoś fajnie zaczął, inaczej niż cześć, witajcie, bo tak zawsze zaczynamy. A ja mówiłem, że nie znam żartów i ten też nie był śmieszny. No, więc tutaj mamy Gran Turismo 5. W zasadzie to w tamtej części miały być jakieś gry w 3D, ale głównie nie były. Tam jest pokazywany m.in. na przykład Wipeout, którego już powinniście dobrze znać z dysków waszych konsol. Super Stardust HD. Jeśli się przejdziemy, zahaczymy, to może uda nam się zahaczyć o stanowisko Gran Turismo 5, gdzie jest gra pokazywana w 3D. Niestety wszyscy mówią, że troszeczkę ten obraz migocze i to przeszkadza, ale podejdziemy, zobaczymy, czy ktoś... O, właśnie ktoś gra. Sorry. Does the 3D works? I think so. I haven't tried it yet. This is the first time. Okay, thanks. Pytaliśmy pana, czy 3D działa, na razie pan jedzie pierwszy raz, więc wierzy na pewno, ale ma koszulkę Sony, więc zakładam, że na pewno ma rację. Chodźmy dalej. No i więc Tapczan wam pokazał taką część dla nerdów casualowych, dzieci, SingStary, bazy i dużo mów. My wejdziemy do tej części hardkorowej, przynajmniej spróbujemy tam. Mam nadzieję, że jako prasa uda nam się przedostać, więc chodźmy. Tam będzie dużo zabijania, krew będzie się lała, Infamous, Killzone. Bardzo fajnie zrobione stoisko. Okej. Okay. Sorry, we want to just... Thanks. Widzicie, poszło nawet łatwiej niż się spodziewałem, kto by pomyślał. Tutaj mamy świetne stanowiska z Killzone 3. Jak widać, ludzie siedzą na kiblach, siedzą w wannie, grają w Killzone'a. Tapczan też się cieszy. Co tu mamy? Tu mamy God of War 3. Gdybyście nie wiedzieli, God of War 3 wyszedł w marcu, ale no, wygląda to jak God of War 3, tak mi się przynajmniej wydaje. Troszeczkę dalej, co my tu jeszcze mamy? Tu mieliśmy gry z PSN-a, czyli Eat Them, gra, która wygląda na tym, że chodzimy wielkim robotem i rozwalamy miasto. Coś dla Tapczana. I tam jeszcze mamy Dead Nation, które wychodzi od zeszłego roku Gamescomu. Infamous 2. 3 sekundy z Infamous 2 wygląda jak ładniej od Infamous 1 zdecydowanie. Bardziej przypomina Uncharted, a poza tym no to jest to Infamous. Ale mają fajne stanowisko Infamous, więc tutaj sobie też wejdziemy. Jak widać, to wygląda troszeczkę jak w takim szpitalu, tak? Mamy podłączoną kroplówkę, leżymy sobie na ładnych materacach. Zwróćcie uwagę, że one są w folii, więc prawdopodobnie Sony oddaje z powrotem do sklepu zaraz po pokazach. I tutaj na sekundę możemy się zatrzymać, taki rzut ogólny na to, że pomimo tego, że jest już prawie... jest po siódmej, czyli targi powinny się powoli kończyć, to jest tu mnóstwo ludzi, szczególnie przy stoisku Konami, gdzie rozdają koszulki. Sam tam poszedłem, bo widziałem dziecko w koszulce Castlevanii. Niestety mi nie dali. No, wiadomo, prasa ma pewne uroki, ale nie wszystkie. Przejdźmy dalej, tutaj sobie mam nadzieję, że nikogo nie zahaczymy. Sorry. Nad moim sorry nadal pracuję, także przepraszam was, jeśli sorry brzmi za bardzo po polsku lub moje zwroty angielskie są za mało polskie. Okej, okay, tutaj mamy Medal of Honor. Jak widzicie, Tier 1 Edition, czyli specjalna edycja na PS3. Cokolwiek by to znaczyło, no tyle. Tak naprawdę trudno coś dodać, że ta gra nie jest, nie wygląda na fenomen obecny. O, znowu się kabel zahaczył. Okej. I jeszcze znowu stanowiska z Killzone 3. Jak już mówiłem kolegom moim, Killzone 3 prezentuje się troszeczkę jak Killzone 2 z lodem i nożem wokół. Tutaj mamy nową grę od Zipper Interactive, która będzie wykorzystać PlayStation Move i nawet podobno działa. Tylko nie można opuszczać kontrolera poniżej ekranu, bo wtedy gra się zwiesza. Ale no, zobaczcie, że celowanie działa tutaj. Sorry? Does it work? With Move, PlayStation Move? Yeah. It's a bit sloppy, but it works. Great, thanks. Jak widać, pan powiedział, że działa i jest troszeczkę powolny, ale działa. No, już nie pytam deweloperów, jak wiecie, żeby nie było. Okej, okay, chodźmy sobie dalej. Tu ciągle jeszcze Special Forces. Zwróćcie uwagę, że to wygląda jak takie wypalone pomieszczenia po wojnie. Także jakiś piromaniak miał co robić przed samymi targami.
Jeśli chodzi o wystrój wnętrza, no to trzeba przyznać, że Sony dało radę. No to już w zasadzie końcówka, za chwileczkę będziemy wychodzić. Tu już byliśmy, jeszcze jest Time Crisis na Move, spróbujemy tędy przejść. I MotorStorm, nowy MotorStorm, wcześniej, tak właśnie, wcześniej było San Francisco, teraz Apocalypse. Generalnie MotorStorm w 3D to jest wczesna prealfa, gra nie wygląda najlepiej i szczerze mówiąc nie byłem z niej zadowolony, ale pamiętam już ten błąd, jaki popełniłem przy poprzednim MotorStormie, mówiąc, że będzie kiepski. Sorry. Jak widać, Sony ma duże wzięcie, duże mnóstwo ludzi. Tutaj granie należąco w Killzone'a, można się położyć jak zwłoki, można wjechać do środka, zamknąć się tam i już zostać do przyszłych targów. I ostatnie tytuły hardkorowe, teoretycznie hardkorowe na Move, czyli Heavy Rain Move Edition, które już wyszło. W sumie możemy spróbować, może nam się uda chwilę zagrać. Może nam się nie uda, bo kontroler jest podłączony. Can we play? I'd like a moment. Nie, może tapczan, bo my tutaj jesteśmy trochę uwięzieni, więc wtedy trzeba dwóch rąk, jak widać. Dokładnie. To chyba oznacza, że kiepska jest... Koniec, nie ma kabla. Trudno, ale... Ale musisz włączyć grę, nie chcemy trailera. Tak? Jak mam to zrobić? Naciśnij jakiś przycisk. Dobra, duże przyciski. Nic się nie dzieje. Nic, zupełnie się nie dzieje. Chyba Move nie działa. Myślę, że możemy spokojnie stwierdzić, że PlayStation Move nie działa. Myślę, że jeśli ktokolwiek ma jeszcze jakieś wątpliwości co do działania PlayStation Move, właśnie udowodniliśmy, że... Plotki o niedziałaniu PlayStation Move nie są przesadzone. Może poprosimy pana, jeśli nie umiesz nacisnąć. Nie. Bo tutaj miga, widzisz? Miga. Może zapytaj pana, poproś pana. What is the consequence? No tutaj naprawdę. Sorry, can you help us? No i demo starter. Nie. This? Yes, okay. To będzie prezentacja z Madison. Z Madison Page, scena, w której ona nie mogła zasnąć, a raczej mogła zasnąć. Zobaczymy, jak sobie Tapczan poradzi. To jest dosyć krótka prezentacja, jeśli będzie mu dobrze szło, to przejdziemy do tej ciekawszej części, gdzie dzieje się akcja. Jeśli nie, to pójdziemy dalej, bo obawiam się, że może mu kiepsko pójść. Wygląda na takiego, który nie rozumie sterowania. Okej. To my zrobimy tak, my przejdziemy sobie ten fragmencik i wrócimy po prostu do Tapczana, kiedy on troszeczkę już sobie poradzi ze sterowaniem. Chodźmy obejść to dookoła, jeszcze tylko mu przekażę tę informację. Słuchaj Tapczan, my przejdziemy kółeczko i wrócimy do ciebie, poradzisz sobie. Zobaczymy, czy sobie poradzi. Tutaj mamy dalej MotorStorma, jak widać. Siedzi się na takich fajnych oponkach, to już było w zeszłym roku. No MotorStorm niestety na razie nie wygląda jakoś super fascynująco. Tam jest jeszcze God of War, Ghost of Sparta. Tam po prostu leżą konsolki, wiadomo, jest to PSP, więc nie jest tak bardzo popularne jak gry na Move czy PS3. No i tutaj taka bijatyka, ładna stylistyka, tak? To jest The Fight po prostu. Problem tej gry znowu jest taki, że nie można w niej chodzić, czyli tylko bijemy, ręce odpowiadają za bicie, ale generalnie po dobrym skalibrowaniu nawet jest to działający tytuł. No i wiecie co, no to już jest w zasadzie wszystko, co było na stanowisku Sony, jeśli chodzi o graczy hardkorowych.